O kurde, ten typ ma 48 tysięcy trójek, jest moim widzem. No naprawdę bardzo ładne, sprawdzimy jego rangi. O ja, same 35. Pierwszym profilem w dzisiejszym odcinku jest profil typowego Janusza. No, powiem tyle, on ma dość dużo pucharków. No to wiadomo, gra 24 na H, to musi mieć dużo. Ma 25,5 tysiąca rekord, to jest naprawdę dużym wynikiem. 8300 trójek, tu dałoby się nam spokojnie 10 tysięcy przy takich pucharkach. Ma bardzo dużo duo, czyli widać, że tutaj na duo też sporo postaci musiał wbijać. A na 30 ranku ma chyba tak, tylko Colta i Bulla, który wbił na hejście. No konto nie jest złe, tylko ja bym tutaj podciągał właśnie trójki. Najlepszy czas w walce z robotami to masz duży. W roli wielkiego zadymiarza też nie najgorzej. I tutaj wyzwanie to 15, to wiadomo. Punktacjami w igrzyskach mocy. No tutaj niewiele ci do 1000 zabrakło, więc trochę nie fart. No ale tak to konto nawet niezłe. No i moja ocena tego konta to jest 9 na 10, ponieważ mógłby bardziej podciągać. No 8 na 10 jednak dam, bo no bo i ma za dużo trochę duo. Mógłby zamiast tych duo to na trójkach, które są bardziej skillowe. Dobra, więc już przechodzimy do kolejnego profilu. Kolejnym profilem w dzisiejszym odcinku jest profil Oleksa. Jest to profil, no, ma 19100 pucharków, 19166 pucharków na rekordzie, 6961 na igrzyskach mocy, to jest jeszcze tak w miarę, w miarę. Tutaj ma mało, dość mało trójek, jak miał tyle pucharków, mógłby spokojnie, myślę, że 7-8 tysięcy już mieć. No tak chociaż 5, żeby dobił, to by było ładnie. Tutaj Salon ma mało, to akurat dobrze, ale duo właśnie też. Widzę, że duo lubi grać, bo ma aż 1500, to jest dość dużo jak na tyle trójek. Praktycznie połowy trójek to jest właśnie duo. No ranki ma takie średnie trochę, bym powiedział. Bo tutaj co ma najwyżej? Najwyżej to on ma chyba Shellka, 26 rank. Bo coś przegapiłem. No Shellka ma najwyżej. I jego ulubioną a nie, Bibi ma. To Bibi chyba najbardziej lubi grać akurat. No, mógłby tutaj jeszcze bardziej bym trójki podciągał, a mniej duo właśnie grał. I ten profil oceniam na 6 na 10, bo jednak tak trójki trochę tak średnio. I za dużo duo. No, a tutaj walka z robotami to jest nawet dobrze. I w roli wielkiego zadymiarza też dobrze. Więc już widzimy się w kolejnym profilu. Kolejnym profilem w dzisiejszym odcinku jest profil Daniela. No jest to dość świeże konto, ma 11500 pucharków, jest w klubie spacestation.pl. O kurde, to pierwszy raz ten klub widzę. Jakiś nowy chyba powstał, bo tu członka. Najwięcej wygranych w wyzwaniu 14, ajajaj. No, nie fart trochę, bo mogłoby być 15, już ładnie by było. W roli wielkiego zadymiarza to jest bardzo dobry czas. W walce z robotami, no nie jest zły, nie ma tragedii, nawet jest dobry jak na tyle pucharków. 3 na 3 tu bym bardziej jednak podciągał się, chociaż nie pamiętam już jak to wygląda na niższych pucharkach. Ale nie ma tragedii, tu Sala ma bardzo mało, duo ma mało, więc naprawdę dobry wynik. I teraz przejdziemy do zadymiarzy, jak brawlerów. Tutaj Leona ma najwyżej. No, widzę, że Leonem, Coltem tutaj lubi grać. I myślę, że tutaj wszystkich brawlerów bym mógł na spokojnie zrobić na 20 rank, jakbym się tutaj postarał. No i konto, jak na tyle pucharków, to jest raczej świeże konto. No to daję mu ocenę 6,5 na 10. Więc już widzimy się na kolejnym koncie. Kolejnym profilem i ostatnim w tym odcinku jest profil Juile VGX. No jest to również profil mojego widza, to jest jeden z lepszych moich widzów, który właśnie się uczy ode mnie różnych taktyk, jego właśnie uczy jak ma grać, że ma tu trójki trenować, dużo ma, duży czas w walce z robotami. No, w roli wielkiego zadymiarza też ma nawet sporo. Najwyższe pucharki. No, ma nawet też dużo. No, w sumie prawie tyle co ja ma, więc nawet sporo. 3v3, 48 tysięcy. No, ona ma, no nawet dużo ma, nawet niewiele więcej ode mnie. Zadymiarzy. Tutaj ma wszystkich na 35 randy, więc nawet ładnie. I wy możecie ocenić, czyje konto jest lepsze. Moje, czy właśnie tego Juile VGX, mojego widza. Teraz na ekranie będą wyświetlać się dwa konta.
po prawej stronie jest jej konto JulieVGX, a po lewej jest moje. I oceniajcie, które konto jest lepsze, piszcie w komentarzach. No i już, jeżeli chcecie właśnie więcej takich odcinków, tutaj piszcie pod tym właśnie odcinkiem swoje kluby, nick z gry i najlepiej jeszcze tak, a ja może właśnie was wybiorę w kolejnym odcinku. No i już widzimy się na kolejnych odcinkach. Siemka!